najlepszego. On idzie w górę? Taki ładny. Nazywam się ksiądz Piotr Gadomski, zajmuję się służbą liturgiczną. Razem ze mną jest tutaj trzech kolegów, takich moich najbliższych współpracowników. Jest ze mną mój brat rodzony, Tomek, który też pomaga nam w służbie, ale też mamy dwóch przedstawicieli seminarium. Mamy diakona Jakuba Kępczyńskiego z Raciąża i Czarka Zawadę, tutaj z nieodległego Płockowi Troszyna. Także to tak by się przedstawiało. No, mamy też naszego kierowcę samochodu służbowego. Pana Zenka z żoną jest z nami na pielgrzymce. Już po raz piąty pan Zenon pielgrzymuje na Jasną Górę i stara się pomagać pielgrzymom. Także no, w takim składzie staramy się jak najlepiej służyć tutaj wszystkim, którzy zdążają na Jasną Górę. Nasza służba liturgiczna zajmuje się głównie wszystkim tym, co jest związane z liturgią. Tak jak dzisiaj tutaj widzimy w tym lesie, przygotowujemy mszę świętą i to jest nasze główne zadanie. Przygotowujemy też każdy z apeli. I staramy się też, żeby pielgrzymi jak najlepiej duchowo przeżywali pielgrzymkę i żeby mieli możliwość, chociażby tak jak wczoraj, podczas wieczornego apelu adoracji Najświętszego Sakramentu, żeby mogli właśnie pobyć sam na sam z Panem Jezusem. Staramy się przygotowywać różnego rodzaju obrzędy dla nich. Staramy się, żeby naprawdę ta pielgrzymka była dla nich głęboko duchowym przeżyciem. Myślę, że takim no, sympatycznym i fajnym momentem było chociażby ostatnio odnowienie przyrzeczeń małżeńskich w Głogowcu. Myślę, że wielu pielgrzymów to jakoś ujęło też za serce i no, mam nadzieję, że chociażby to, co jeszcze mamy do przygotowania, czy to przyjęcie szkaplerza, czy krucjatę, czy duchową adopcję, czy żywy różaniec, też postaramy się, jak wiemy, no, nasza pielgrzymka toczy się wokół osób konsekrowanych, także będziemy starali się też, żeby siostry zakonne, które z nami idą, odnowiły swoje przyrzeczenia. Wczoraj mieliśmy odnowienie przyrzeczeń kapłańskich, także no, wokół liturgii, wokół spotkania człowieka z Bogiem w ten sposób, w jakiś sposób liturgiczny dzieje się bardzo dużo i my to staramy się po prostu przygotowywać i robić to jak najlepiej potrafimy. Dzisiaj podczas mszy świętej będzie przyjęcie szkaplerza. Te osoby, które chcą, to co roku jest spora grupa, bo to jest około 100 pielgrzymów przyjmuje szkaplerz i patrząc na liczbę pielgrzymów, no to jest w zasadzie 1/10, a kiedy popatrzymy, że większość z nich, no jest spora grupa tych, którzy wędrują po raz kolejny, to w zasadzie niemal wszyscy, którzy przychodzą pierwszy raz na pielgrzymkę, przyjmują szkaplerz i starają się włączyć do tej rodziny karmelitańskiej, oddając się w sposób szczególny pod opiekę Matki Bożej z Góry Karmel. No i dzisiaj też będziemy mieli okazję taki obrzęd przyjęcia szkaplerza przeżyć tutaj w tym pięknym lesie podczas niedzielnej mszy świętej. Mam nadzieję, że i też dla pielgrzymów będzie to głębokie duchowe przeżycie. Jesteśmy z grupy brązowej, ja idę pierwszy raz, siostra idzie który? Siostra idzie szósty. Tak, jest trochę ciężko, bo jest bardzo upalnie, ale jak tak, to jest w miarę okej. Grupa medyczna jest bardzo dobra, pomaga, jest super. Dobra, teraz ja powiem. Tak, już mówiliśmy, że idę szósty raz. W tym roku służba medyczna z muzyczną, taki miks. I oczywiście brązowa grupa, no bo jak mogłoby być inaczej. Może z kamerą na tutaj naszą służbę medyczną, która naprawdę, klinika Pątnika, naprawdę daje z siebie wszystko, idzie w trasie, pomaga. Generalnie jest ciężko, jest dużo pracy, ale jest owocnie. No i co jeszcze mogę zrobić? Mogę pozdrowić moich kochanych rodziców. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, jeszcze póki co daję radę. Moją koleżankę ze stażu, Dominikę, której obiecałam, że ją pozdrowię. Wszystkich, za których miałam się modlić, kochaną Paulinkę. No i całą moją grupę pozdrawiam.
A ja chciałam pozdrowić księdza Tomka z naszej parafii świętego Antoniego w Żurominie. Chciałam pozdrowić całe Biuro Światowych Dni Młodzieży w Żurominie, Kasię Peścińską, Przemka Mieścikowskiego i całą moją rodzinę. Chcę Bogu się podoba. Stole cześć i pałę nieba, anioł jako żywy śpiew. A gdzie tu kierunek? Z lewej strony i tam od szczytu. Mam na imię Asia, jestem na pielgrzymce pierwszy raz. No, byłam rok temu na ostatnich 10 kilometrach, a tak to tutaj przyszłam na całą, na takie wyzwanie sobie postawiłam. Pochodzę z granatowej grupy. U nas jest bardzo fajnie, taka rodzinna, przyjemna atmosfera. Śpiewamy, wspieramy się nawzajem. Co tu by jeszcze powiedzieć? No, pozdrawiam swoich rodziców i siostrę i siostrzenicę Lilkę. Proszę o was z kluchami. Co? Ale w kamień ma. Mam na imię Monika, jestem na pielgrzymce drugi raz, idę w grupie granatowej i idzie mi się tak nieźle w sumie. Jest fajna atmosfera u nas w grupie, śpiewamy, wszyscy się razem bawimy. Jest bardzo miło. Chciałabym pozdrowić moich rodziców, mojego brata i wszystkich znajomych. Serdecznie chciała pozdrowić całą moją rodzinę, wszystkich moich znajomych i wszystkich tutaj, co z nami idą. A ja tak? Serdecznie pozdrawiam Liceum Batorego w Warszawie, który jest bardzo super. Niestety to nie jest ta diecezja, ale mam nadzieję, że może jakoś zwerbuję kolegów i koleżanki, żeby poszły z naszą diecezjalną płocką pielgrzymką za rok. Niech żyje nam. Hej, zdrowiu, sześciu pomyślności, niechaj żyje nam. A kto? Wiktor! Rosia! Muzyka! Szyjka bielutka, usteczka różowe, oczami, gwiazdami tak świeci. Powiedz, kim jesteś, powiedz, ma miłość w sekrecie. Milczą mój książę, usteczka różowe, powiedz, że to z oczu świeci. Może on chciał, może coś powiem, coś powiedz w sekrecie. Dziękujemy.